Siostry? Ewangelia świętego Marka, od 17 werset, 10 rozdział. 10 rozdział, 17 werset. Ewangelia świętego Marka. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam uczynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego? A uczniowie dziwili się słowom Jego, lecz Jezus, odezwawszy się, znowu rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I począł Piotr mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie życia, żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. 35 werset. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. A on rzekł do nich: Co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli: Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. Jezus im rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, który ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im: Kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadli po mojej prawicy lub lewicy, nie moja to rzecz, przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana, ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Amen. Uczniowie poszli za nim, zostawiając wszystko, jak ich zaprosił Bóg, i powiedział im, że kto zostawi matkę, ojca, braci, siostry, pola, wszystko, co zostawi dla Jezusa, Bóg obiecuje im, że otrzyma stokrotnie tutaj w doczesnym życiu i wieczne życie w niebie. I tematem jest więc, czy uwierzą, i uczniowie uwierzyli. Uwierzyli w słowa Chrystusowe,
bo jakby nie uwierzyli w słowa Chrystusowe, nie byłoby żadnej przyczyny i żadnej możliwości, aby porzuciliby wszystko, jak tylko z łaski Chrystusowej i poprzez obietnicę Jego. Jest to decyzja, bracia i siostry. Jak chcesz, aby było ci dane stokrotnie od tego, co masz, i aby było zabezpieczone twoje wejście do Królestwa Niebios, musisz porzucić wszystko i wyciągnąć ze swojego serca wszystko, co masz, i musisz pójść za Chrystusem. Jest to wielka tajemnica chrześcijańskiego życia i błogosławionego życia w Kościele Chrystusa. I jak mówimy o porzuceniu, nie mamy na myśli nic więcej ani mniej od tego, abyś wyciągnął ze swego serca, abyś odrzucił od swego serca, abyś zrozumiał, abyś pojął, że twoja gorliwość co do tych rzeczy przyprowadzi cię do zagłady wszystkiego tego, ale i twojej duszy. Twoja gorliwość jednak do duchownych rzeczy z pobożnością, z wystarczającością i z miłością do Chrystusa poprowadzi cię do rozmnożenia stukrotnego tego, co odrzucasz i zostawiasz, i wiecznego życia jako pewne dziedzictwo. I to jest przykład, jeden przykład taki jest apostoł Paweł, który nie waha się i mówi, że wszystko uważam, że jest śmiećmi. I wszystko, co twierdziłem wcześniej, że jest korzyścią dla mojego życia, zrozumiałem, że jest szkodą, która przeszkadza mi, abym poznał prawdziwego Boga, którego wysłał Jezusa Chrystusa. To jest ofiarowany człowiek, który żyje w tym świecie, ale nie jest z tego świata. Jest człowiekiem, w którym ma upodobanie Bóg. Jest to człowiek, któremu ufa Bóg. Jest to człowiek, który błogosławi Bóg z każdym błogosławieństwem, naprzód w duchownych rzeczach, ale i później we wszystkich rzeczach tutaj na ziemi, dlatego, bo odrzuca je, dlatego, bo nie ma gorliwości do marności i do kłamliwego życia marnego, ale wzywa i prosi o wieczne rzeczy, o niebieskie rzeczy. I uczniowie byli właśnie w tej grupie, w tej kategorii, którzy porzucili wszystko, poszli za Chrystusem z całkowitą ufnością do Słowa Bożego i co do obietnic Bożych, z odwrotnością co do jednego młodego, bogatego, który od małego dziecka żył w zakonie i w Słowie Bożym, rozkoszował się w rzeczach Bożych i w rzeczach tego świata, był całkowicie zadowolony, bo nie było mu potrzebne, aby odrzucił coś, aby coś wybrał. Zachowywał przykazania Mojżesza i był całkowicie szczęśliwy we wszystkim. Ale we wnętrzu jego kontrolował go Duch Święty, że nie miał życia wiecznego. Miał wszystko oprócz życia wiecznego. Bo nie możesz mieć dwóch rzeczy. Nie możesz mieć świata i życia wiecznego. On miał świat i dobrobyt tego świata, ale nie miał życia wiecznego, o którym usłyszał od tego, który daje życie wieczne, przybliżył się do Jezusa i poprosił o nie. I Pan zobaczył jednego człowieka,
który jest słabym człowiekiem, który był słabym człowiekiem, aby go pobłogosławił Bóg. I on, pozostańmy przy tym, bracia i siostry, jest człowiek, który jest niemożliwy, aby go pobłogosławił Bóg. Są ludzie tacy, którego Bóg nie może pobłogosławić. I zamiast myśleć o innych, popatrzmy na samego siebie. Są ludzie między nami, bo inaczej powiemy, że Słowo Boże jest kłamstwem, bo mówi Słowo Boże, że dwóch będą w jednym pokoju, na jednym łożu, jeden będzie zostanie porwany, drugi pozostanie. I są między nami ludzie, którzy nie mogą być pobłogosławieni poprzez Boga ani stokrotnie tutaj, ani nie mogą odziedziczyć życia wiecznego, ani wszelkiego błogosławieństwa w niebiosach. Jak nie zrozumieją tego i jak nie powrócą do Boga. Zrozummy dzisiaj i powróćmy do Boga, abyśmy zabezpieczyli wieczne życie, ale i tutaj dobrobyt w tym życiu. Zapytajmy się samego siebie, stańmy naprzeciwko lustra, czyli Słowa Bożego, abyśmy zbadali samego siebie, abyśmy zobaczyli, w jakiej grupie ludzi jesteśmy. Jesteśmy w grupie tego młodzieńca bogatego, czy jesteśmy w grupie uczni Jakuba i Jana, którzy pragną władzę i moc w rzeczach Bożych. Nieodpowiedni do Królestwa Niebios. Niewłaściwi do dzieła Bożego. Jest im potrzebne, aby powrócili. Jest im potrzebne upamiętanie. Jezus Chrystus ma sposób, aby wchodził do serc ludzkich, bo jest Bogiem. Jest jedyny, który może czytać serca Boże, serca ludzkie, i dzisiaj każdego z osobna nas może przeczytać serce i zostawia poprzez swój sposób, poprzez Słowo Boże, i nikt nie może zrozumieć jeden o drugim i może dawać informacje w środku o niebezpieczeństwie, w którym jesteśmy w tych ostatecznych dniach jako osoby. Pan stwierdził, że ten młody, że jego odwaga w jego życiu była w jego majątku. Stwierdził, że jego życie jest zależne od bogactw i od ilości pieniądz i majątku. Szczęście jego, radość jego, błogosławieństwo Boże jest zależne i jest pokazane jemu od tego, co odziedziczył nie od Boga, ale od Ojca ziemskiego, i nie mógł zrozumieć w żaden sposób, że tak jak było stworzone jego serce i obciążone jego serce i uzależnione jego serce od bogactwa i jego majątku, ustanawiało to wszystko tego człowieka ziemskiego i który szedł do zguby. Do zguby, pomimo że był gorliwym w zakonie. Bo mówi nasz Pan Jezus Chrystus, że jak zostaną zamknięte drzwi, wielu będzie na zewnątrz i będą wołać: otwórz nam, otwórz nam. Na placach nas nauczałeś, jedliśmy wobec ciebie. I oni odważę się i powiem, że są ewangelickim kościołem, którzy żyją w prawdzie Ewangelii, i inni w imieniu Twoim robiliśmy cuda, wiele cudów. Wypędzaliśmy demony. Prorokowaliśmy. To są zielonoświątkowcy, którzy nie zbadali i nie wypróbowali swojego serca w obecności Boga i co do związku z Bogiem. I oni, tych dwóch jest na nowo narodzonych, dzieci Boży, mężowie Boży, którzy wierzą i mają nadzieję, że wezmą udział w porwaniu Kościoła, i Pan im mówi, że nigdy was nie znałem.
I dlatego jest potrzebą dzisiaj, abyśmy otworzyli serca przed Bogiem, abyśmy nie zaufali. Abyśmy zaufali łasce Bożej. Łaskę Bóg uczynił temu młodemu, że urodził się w wiernej rodzinie i bogatej rodzinie i dał mu wszystko, ale nie pójdzie do nieba. Łaskę Bóg uczynił Jakubowi i Janowi, których Jezus Chrystus wybrał i nazwał ich apostołami i uczniami, aby zwiastowali Jego cnoty. Ale to, co mają w swoim sercu, nie mają. Oni porzucili swój majątek, porzucili swojego ojca, swoich braci, swoje siostry, porzucili świat, ale nie odrzucili pierwszych miejsc, władzy i mocy. I muszą odrzucić to. Tak samo jak młody musi odrzucić swoją odwagę w pieniądzach. I tak samo i my dzisiaj, bracia i siostry, jest potrzebą, abyśmy odrzucili. Abyśmy odrzucili te myśli, które mamy co do świata, co do rozkoszowania się w tym świecie, co do rozrywek tego świata. Powinniśmy stwierdzić, że my mamy możliwość do większych rzeczy. Co do tego życia kościelnego, powinniśmy odrzucić przyrównywanie się do ludzi. Nie jestem tak jak tamten człowiek, tak jak tamten drugi człowiek i moja żona nie jest czymś dobrym. Ja byłem warty lepszej żony i praca, którą robię, której pracuję, nie jestem warty i byłem warty lepszej pracy i jestem warty lepszych rzeczy. I Bóg mówi, że raduj się w tym, co Ci Bóg dał, bo poprzez to, co Ci Bóg dał, te małe rzeczy, nic nieznaczące w oczach tego świata i zamysłu tego świata, ile by nie były małe, ale te małe rzeczy nas poprowadzą do nieba. To poprowadzą nas do nieba. To, co nam podarował Bóg. To, co nam dał Bóg. Kto może zlekceważyć dzień małych rzeczy? Kto może zlekceważyć to, co nam dał Bóg? Co do naszego zbawienia i dla naszej chwały? W niebie, nie tutaj na ziemi. Bogaty chciał mieć wszystko i wieczne życie też. Nie, to nie jest możliwe. Musisz zaprzeć się samego siebie. Musisz stwierdzić, że wszystko jest śmiećmi, co sądzisz, że jest dobrym i że masz. Musisz stwierdzić, że jest to szkodą dla ciebie, bo stracisz poznanie Jezusa Chrystusa. Ja jestem naukowcem, ja jestem bogatym, ja jestem wielkim. Nie mogę nie mogę się kolegować teraz. Wtedy stracimy Królestwo Niebios. Ale musimy jeszcze też zaprzeć się starań naszych, które wypełniły nasze serce. Bo tak jak Jakub i Jan, Jezus Chrystus nazwał ich synami gniewu. I Bóg jest ten, który nas wezwał i poszli do Jezusa Chrystusa i powiedzieli: Panie, my jesteśmy warci, abyśmy siedzieli jeden po Twojej prawicy, a drugi po lewicy. I nie wiedzieli, że z tymi myślami są blisko otchłani i zguby. Pan jednak jednego i drugiego skontrolował gwałtownie. Odważę się i powiem. Bogatemu powiedział: chcesz naprawdę odziedziczyć Królestwo Niebios? Musisz zaufać słowom, które ci powiem. Sprzedaj wszystko, co masz. Znalazłeś skarb, największy skarb. Wieczne życie Chrystusa. Abyś rozkoszował się w nim, musisz sprzedać wszystko.
Inaczej nie możesz kupić wielkiego skarbu schowanego. Sprzedaj! Wszystko sprzedaj! Zaprzyj się samego siebie! Weź krzyż, jakikolwiek by nie był ten krzyż, i pójdź za Chrystusem. I bogaty usłyszał o tym i pomimo, że poszedł uradowany i z myślą, że może mieć rzeczy ze świata i z nieba, i jak przyszła chwila i powiedział mu: albo niebo, albo ziemię. Dwóch rzeczy nie możesz mieć. I dzisiaj, bracia i siostry, to jest przekaz Boży. Musisz wybrać, musimy wybrać. Nie jest kościelny przekaz, to jest osobisty przekaz. Musimy wybrać, bracia i siostry. Pobożność z wystarczającą powinienem być zadowolony we wszystkim tym, co mi podarował Bóg w osobistym, w rodzinnym poziomie, w zawodowym poziomie, cokolwiek mi Bóg dał, jestem bardzo zadowolony, bo każda dobra część jest wysłana z góry, zesłana z Boga Ojca. Bóg mi dał żonę, która mi jest którą jestem warty, abym poszedł do nieba. Bóg mi dał wzrost, który mi jest warty, który mi poprowadzi do nieba. Bóg dał też Pawłowi objawienia, które nie były mu warte i poszłyby i poprowadziły go by do piekła, i aby uporządkował moce, dał mu chorobę, aby się nie wywyższył. Nie proś, Panie Boże, nie proś rzeczy, które nie są dla Ciebie, bo jak Ci je da Bóg, wtedy będą, przyjdą też chłoszczenia anioła szatana. Powiem to jeszcze raz, bracia i siostry. To jest pierwszy raz, jak to zrozumiałem. Nie proś o wielkie rzeczy, nie proś o to, co chcesz, bo nie wiesz, czy jesteś tego warty. Jak poprosisz o to i Bóg uczyni łaskę i ci da, wtedy to nie będą same od siebie, ale będą szły za nimi też nieprzyjemne rzeczy. Dlatego poproś pobożność z samowystarczającością. Poproś o to, co Bóg wyznaczył dla ciebie, ale tak jak Agur, wykorzystaj je poprzez Słowo Boże, nie dodawaj i nie ujmuj, z całkowitą ufnością w Słowie Bożym, wzywając wieczne, niebieskie prawdę i pobożność z samowystarczającością. Nie proś o dużo rzeczy. Zaufaj miłości Bożej, która wie, co Ci jest potrzebne, co mi jest potrzebne, i pozostań w tym. Wychwalaj Boga w tych małych rzeczach, które Ci dał. Nie skarż się Bogu. Nie kłóć się z Bogiem. Nie twierdź, że jesteś wielkim człowiekiem i który jesteś warty w większych rzeczach, bo jak przyjdą większe rzeczy, przyjdą też trudne rzeczy. I dlatego powiedzmy dzisiaj: dziękuję Ci, Panie, za to, co nam dałeś. Uczyń, abyśmy byli wierni w tych małych rzeczach, abyś ustanowił nas Ty, nie my sami, abyś Ty nas ustanowił w wielkich rzeczach, Panie. Młodzieniec jednak bogaty chciał wielkie rzeczy i zasmucony odszedł od Pana, bo jego odwaga była w jego osobistych mocach, zdolnościach, wartościach i majątku. Ale i Jakub, i Jan, którzy porzucili wszystko, porzucili wszystko, jednak ich serce nie było czyste. I jak usłyszał Pan ich prośbę, zasmucił się.
Wiecie, bracia i siostry, jakby było, jakby Bóg odpowiedział pozytywnie, jakby to było dla nich bolesne, straszne i bolesne. Od razu by było bolesne i niebezpieczne. I aby związał moce niebezpieczeństwa, musiałby dać do ich życia moce bolesne. Dziękujemy jednak Bogu, że nie słucha nas Jezus. Dziękujemy jednak Bogu, że pomaga nam w naszej niemocy i obiecuje nam, że uniżonym Bóg będzie dawał łaskę. Ile bardziej uniżony jesteś, tak jak Agur, pomyśl, jak cię wykorzysta Bóg dla Jego słowa wiecznego, wiecznego i z Boga natchnionego. I Pan od razu powiedział uczniom, którzy chcieli siedzieć po prawej i po lewej stronie, o problemie, o który proszą: możecie pić kielich, który ja piję. Chcecie po prawicy, po lewej i po lewicy siedzieć, ale po prawicy i po lewicy ma kielich smutku. Możecie być ochrzczeni tym chrztem, który ja jestem chrzczony, chrztem, chrzest śmierci. I gorliwi, ale głupi, gorliwi, mądrzy, ale głupi uczniowie powiedzieli: możemy. My, powiedzmy, bracia i siostry, nie możemy, Panie, nie, nie możemy, nie. Co mamy powiedzieć teraz? Możesz napić się kielich, który może napić się Chrystus? Nie, co ty? Możesz być ochrzczony chrztem, który był ochrzczony Chrystus? Nie, biada mi, uczyń łaskę, aby anioł chłostał mnie tak jak Pawła. Nie, biada, Panie, nie, nie, Panie. Daj mi, Panie Boże, abym żył pobożnie w tych dniach i z samowystarczalnością. Abyś do momentu, aż przyjdziesz i nas weźmiesz. I jak uczniowie powiedzieli: możemy, wtedy powiedział im Pan: będziecie żyli, naprawdę żyli ze smutkiem i ze śmiercią. Jakub od razu po zmartwychwstaniu Chrystusowym i Jan męczony aż do końca długiego jego życia. 100 lat miał, jak umarł, mówią. Pan jednak powiedział coś, co jest bardzo mądre. Abyście siadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Słyszycie, jak się uniża przed Bogiem? Nie jest to, co ja mogę zrobić dla was, powiedział. Ale to jest dane wszystkim, którym jest zgotowane. I wiecie, bracia i siostry, usłyszałem kiedyś i podobało mi się, i powtarzam to. Po prawicy chwały Chrystusa wisiał złodziej, złoczyńca, który poszedł do nieba. I po lewicy siedział też drugi złoczyńca, który nie poszedł do nieba. I całe szczęście, że nie zasiedli Jan i Jakub, ale zasiedli ci, którym było dane poprzez Boga Ojca. I zakończając tym, dla tych, którzy chcą władzę i moc w Królestwie Niebios, przychodzi teraz Jezus Chrystus, aby przeczyścić wszystkie rzeczy. Inaczej jest świat i inaczej jest z Kościołem. W świecie są władcy narodów, którzy nadużywają swej władzy nad nimi. I są też możni, którzy rządzą nimi samowolnie. To jest świat właśnie.
Ci, którzy mają władzę, rządzą, nadużywają tej władzy. A ci, którzy mają moc, rządzą nimi samowolnie. W Kościele Chrystusowym jednak jest całkowicie inaczej. Apostoł Piotr mówi, ja jako prezbiter mówię wam, abyście nie nadużywali władzy Chrystusowej. Jest hierarchia w Kościele, ale z szacunkiem, nie z nadużywaniem władzy i rządzeniem samowolnym. Jest hierarchia w Kościele. Prezbiterowie, dobrzy prezbiterowie, niech będą czczeni podwójną miarą. I hierarchia jest dana od Boga. Ale Bóg nie daje im, aby nadużywali władzę i aby rządzili samowolnie, ale aby usługiwali, aby byli sługami innych. Nie ma jednak hierarchii władzy, nie ma liderów, nie ma władców. Pierwszy apostoł powiedział, ja jako prezbiter do wszystkich prezbiterów. I apostoł Paweł mówi, nie mam władzy nad twoją wiarą. Ty masz całkowitą wolność, abyś wybrał drogę, po której powinieneś chodzić. I razem ci, abyś prosił od Boga objawienie i naukę do życia, po którym powinieneś iść. Kościół więc nie ma władców, którzy będą rządzić i nadużywać władzy albo rządzić samowolnie, ale kto chce być między wami wielki, musi być sługą waszym. I kto chce być pierwszym, musi stać się sługą wszystkich, bo naszym przykładem jest Jezus Chrystus, który nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu, dla zbawienia. To jest Kościół Chrystusowy. I wnioskując i kończąc, bracia i siostry, umiłowani, pobożność z samowystarczalnością. Nie proś o dużo rzeczy, bo kto ma dużo, będzie mu wezwane dużo i będzie zbity dużo. I komu będą zaufane dużo rzeczy, będą wymagane od niego dużo rzeczy. Nie dlatego nie prośmy o dużo rzeczy, ale prośmy tylko o Królestwo Niebios, o Królestwo Boże i sprawiedliwość Jego i wszystko inne, to co będzie nam potrzebne. Bóg nasz Ojciec, który zna nasze potrzeby, da nam i doda nam. Stańmy się więc my prości, aby nam dawał mądrość Bóg. Uniżeni, abyśmy znajdowali łaskę wobec Boga. I prośmy, abyśmy byli wypróbowani przed Bogiem. Wypróbowani przed Bogiem. Abyśmy pracowali. Nie idąc poprawnie ze Słowem Bożym, bo wielu pierwszych i poprawniej pierwsi, wszyscy pierwsi będą ostatnimi i ostatni będą pierwszymi. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry. Bóg niech nas zmieni, bracia i siostry. My zrozummy dzisiaj i upamiętajmy się. Amen.